na horyzoncie na razie nie widać. Luty przywita nas ociepleniem. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek, oto szczegóły prognozy. Pogoda nad Pomorzem kształtuje przejściowo słaby, ale pogodny klin wysokiego ciśnienia. Przez najbliższe godziny sytuacja synoptyczna nie ulegnie większym zmianom. Dopiero jutro koło południa nasunie się nad Bałtyk i północną Polskę zatoka niskiego ciśnienia z ciepłym frontem, a związana będzie z niżem, który przemieści się nad południową Norwegię. Aktualnie z północy kontynentu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, natomiast jutro po przejściu frontu z północnego zachodu zacznie napływać cieplejsze, ale przede wszystkim wilgotne powietrze polarnomorskie. W nocy zachmurzenie całkowite, ale nie będzie padać, wiatr będzie coraz słabszy, nawet na wybrzeżu. Temperatura od minus 2 do maksymalnie 1 stopnia na północy. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1004 hektopaskale i będzie się wahać. Jutro chmur będzie przybywać, koło południa na zachodzie pojawią się opady śniegu, które przemieszczać się będą na wschód. Po południu lub wieczorem na zachodzie może zacząć padać śnieg z deszczem. Wiatr umiarkowany do dość silnego, na termometrach zobaczymy od 0 do maksymalnie 1 stopnia. Ciśnienie zacznie spadać. Na Bałtyku w nocy wiatr północno-zachodni, skręcający do zachodniego. Wiać będzie maksymalnie do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr będzie zmieniał kierunek na południowo-zachodni. Prędkość pozostanie na podobnym poziomie. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.